Kołownia stanie się drugim kukizem, a może palikotem. Może się i tak zdarzyć, ale zostańcie do końca, a wytłumaczę wam, że moim zdaniem tak się nie zdarzy. Pamiętacie takie hasła, możecie nazwać mnie szmatą, jak was oszukam, możecie napluć mi w twarz, jak was zdradzę, albo może pamiętacie gościa, który płakał nad konstytucją. No, może raczej płakał nad faktem, iż są demony w tym kraju, które łamią tą konstytucję. Te trzy określenia, jak soczewce, pokazują różnice, a także podobieństwa Kukiza i Hołowni. Jak pokazuje historia, no nie taka stara historia, w naszej polityce było wielu gości, którzy się pojawiali i tak samo szybko znikali z tej sceny. Cześć, ja mam na imię Sebastian i na moim subiektywnym politycznym blogu, opowiem ci dzisiaj o kilku gościach, którzy tak samo jak kukiz pojawili się i szybko zniknęli z polskiej sceny politycznej. Robię ten materiał, aby pokazać wam, czy Hołownia może albo nie może stać się takim drugim kukizem. Pamiętacie Janusza Palikota? Tak, Janusz Palikot stał się jednym z pierwszych politycznych buntowników, ludzi, którzy Wchodzili do polityki z wielkim, ale to wielkim przekonaniem, że są w stanie zmienić wszystko. Wibrator w ręce, transwestyta w szeregach, prostytutki na listach. Te kontrowersyjne podejścia, albo to kontrowersyjne podejście Janusza Palikota do robienia polityki, moim zdaniem było trochę przedwczesne. Polska i Polacy nie byli jeszcze gotowi na to, żeby Ciociolina, albo transwestyta, weszli do tej polityki i starali się ją zmienić od środka. Ruch palikota w swoim szczycie miał około 40 tysięcy członków. Dokładnie, naprawdę 40 tysięcy członków. Ja nie wiem, czy oni byli kupieni, czy nachlani, ale było ich 40 tysięcy. Naprawdę. Dodatkowo palikot w szczycie w 2011 czy 2012 roku w swoich szeregach. Miał prawie 40 posłów, w tym Roberta Biedronia. No cóż, tysiące członków, 40 posłów w sejmie siódmej kadencji i niestety Palikot przelicytował. Palikot chciał liberalizacji aborcji, niskich i prostych podatków, chciał także wprowadzenia darmowych owego in vitro. Te hasła wtedy w 2011, 12 roku były tak samo gorące jak dzisiaj. Natomiast do wielu z tych haseł dzisiaj Polska jest już gotowa. Palikot nie chciał być częścią czegoś większego. On chciał, żeby mniejsi dołączali się do niego. On chciał być po prostu wielki. No niestety nie udało się mu to być wielkim i wielka polityka zmiotła go z sceny. W tym momencie albo raczej w tym samym czasie na scenie politycznej wchodzi wielki Roman Giertych. Tak wielki, bo jest cholernie wysoki. Roman Giertych ze swoją Ligą Polskich Rodzin od początku wiedział, że musi być częścią czegoś większego, bo nie był w stanie na swoich radykalnych poglądach zbudować czegoś dużego. Roman Giertych podpiął się pod Prawo i Sprawiedliwość. Był nawet ministrem edukacji w pewnym momencie w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Niestety, Prawo i Sprawiedliwość z Jarkiem Kaczyńskim na czele to jest taka partia rekinowa, szarkowa. Która zjada wszystkich. Tak dokładnie się też stało z Romkiem i jego Ligą Polskich Rodzin. Roman Giertych musiał czekać kilkanaście lat na to, żeby ktoś łaskawie dał mu szansę powrotu do polityki. Dzisiaj startuje z ostatniego miejsca listy Koalicji Obywatelskiej, ale on startuje nie jako wyraz powrotu idei Romana Giertych. On dzisiaj występuje jako wyraz protestu przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu, startując z tego samego kręgu wyborczego. Wielką nadzieją polityczną, także moją, 2015 roku była nowoczesna Ryszarda Petru. Tu mam trochę osobistych emocji, uczuć związanych z tą partią, bo w maju 2015 roku, po pierwsze, brałem udział w wielkim otwarciu na torwarze partii Ryszarda Petru. Po drugie, chciałem, mówię osobiście, uczciwie, chciałem startować z ramienia tej partii do Sejmu. Niestety względy różne spowodowały, że nie wystartowałem. Do dzisiaj tego ja żałuję. Mam nadzieję, że Rysiek, znamy się osobiście, też żałujesz tego. Rysiek niestety był takim cezarem polskiej polityki, któremu brutusy, brutusowie, nie wiem, brutusi wbili nóż w plecy. Jego własne plemię doprowadziło do tego, że z łzami w oczach, w cudzysłowie łzami w oczach, Rysiek musiał odpinać znaczek nowoczesnej, i wychodzić z własnej partii. Gdzieś się okazało, że on nie wyszedł, tylko zawiesił członkostwo w tej partii, więc to taka była trochę mistyfikacja. Rysiek znów musiał czekać ładnych kilka lat, żeby ktoś dał mu szansę wrócić do polityki. A stało się to w 2023 roku, kiedy Rysiek, jak Filip skonopi, oświadczył, że będzie wchodził do polskiej polityki, do Senatu. W rozpoczęcia sagi z Ryszardem Petru kandydującym do Senatu, zaczęła się też gonitwa. I jego możliwości. No, okazało się, że ani koalicja, ani nowoczesna, z którą był skłócony, nie chciały przyjąć go na listę do Senatu. Na szczęście ulitowała się trzecia droga, która wzięła Petru na ostatnie miejsce listy warszawskiej. Moim zdaniem ma szansę. Rysiek, trzymam za ciebie kciuki, bo będziesz fajnym dodatkiem do ekonomiczno-liberalnej części, której trochę brakowało, trzeciej drodze. Petru jest wprost powiązany z hołownią, który od wyborów. Wiesz co, skoro już tu jesteś, skoro dotarłeś już do tego momentu, to naciśnij ten mały guziczek, który tutaj jest chyba po prawej stronie subskrybuj. Dzięki subskrypcji ja rozwijam kanał, a ty masz więcej ciekawego i wartościowego kontentu. Dzięki. Wracamy do filmu. Na razie. prezydenckich stał się politykiem i tu mamy moim zdaniem jedyną analogię do Kukiza. I Kukiz i Petru zaczynali swoje kariery polityczne od kampanii prezydenckich. Cookies kupował wyborców buntem. Tak, on był takim buntownikiem. On krzyczał na scenie: Naplujecie mi w twarz, jak się sprzedam. Możecie nazwać mnie szmatą, jak pójdę do PiSu. Obiecał, że nigdy się nie sprzeda i nigdy nic złego nie zrobi swoim wyborcom. No i na obietnicach to się trochę skończyło. Sprzedał się PiSowi, zradził swoich wyborców, a na koniec, żeby ratować swoją dupę polityczną, karierę polityczną. Kandyduje z pierwszego miejsca na listach PiSu w Opolu. Co trzeba zrobić Kaczyńskiemu, żeby dał ci jedynkę? Hmm, do dzisiaj się zastanawiam, aczkolwiek już trochę minęło. Kolejnym krokiem Kukiza w kolejnej kampanii, o ile teraz się dostanie, co będzie? Po prostu wzięcie legitymacji partyjnej PiSu i bycie pełnoprawnym, dumnym, sprzedajnym szmaciarzem. Sprzedajną szmatą. Nie wiem, no, nie wiem jak to określić, ale tak mi się wydaje, że jak już weźmie tą legitymację partyjną PiSu, to już będzie naprawdę koniec chłopa. Moim zdaniem z Hołownią nie ma takiej szansy, żeby on poszedł do PiSu. Nie ma też szansy, żeby nie wiem, sprzedał się do Platformy. Dlaczego? Dlatego, że jak to zrobi, to wie, że to jest jego polityczne samobójstwo. Ale co więcej, będzie to też jego ekonomiczne samobójstwo, bo w przeciwieństwie do Kukiza, Hołownia jak nie wypali mu polityka, to ma jeszcze gdzie wrócić. On jest całkowicie dobrym dziennikarzem, pisze fajne książki. Jedną nawet czytałem. Moim zdaniem Hołownia ma do czego wracać, gdyby mu nie wyszło, ale pewno mu wyjdzie. No w końcu musi mu wyjść wejście do tego sejmu. Co zrobi więcej, nie wiem, ale na pewno nie sprzeda się, tak jak zrobił to Kukiz. Więc moim zdaniem Hołownia nie będzie drugim Kukizem polskiej polityki. On też nie będzie ani palikotem ani Giertychem. Giertychem to może będzie. Nie, raczej nie będzie. Hołownia zrobił jedną bardzo mądrą rzecz. On mimo, że miał być nowym powiewem w polityce i miał być całkowicie antysystemowym, establishmentowym wyborem, alternatywą w polskiej polityce, to związał się z najbardziej systemową partią, czyli PSL-em. PSL mimo, że jest bardzo systemowy, bo to jest najstarsza polska polityczna partia, ponad 130 lat tradycji, chyba wszystkie partie razem, które dzisiaj wchodzą do Sejmu nie mają aż tyle lat tradycji, to Hołownia dzięki temu Mariażowi z PSL-em dostaje zastrzyk wiedzy, dostaje takie know-how, które niestety nowinki polityczne nie mają i przez to więdną i przestają istnieć. No ale oczywiście jak zawsze mogę się mylić. Jeżeli się mylę, napiszcie mi to w komentarzu. Za każdy komentarz, suba lub lajka. Jestem Wam bardzo wdzięczny. Dzięki i do zobaczenia już niedługo. Na razie, cześć Wam.